Martin, ten mecz rozpoczął się dla nas dobrze. Zagraliśmy z dużym animuszem, ostrym pressingiem, cały czas atakując. I można powiedzieć, że chyba sporo nie dosyć, że tylko jeden punkt po tym meczu. Tak, tak. Widziałem, że nabiegaliśmy 125 km, co jest bardzo dużo, więc chłopaki walczyli, biegali i graliśmy to, co chcieliśmy. No, prowadziliśmy 2-0, no, to jest bardzo dobry wynik, ale jest taki zradny, bo potem zdarza się, że człowiek trochę tak traci koncentrację. Myślę, że na pewno i to, że dużo biegaliśmy, już straciliśmy trochę ten sił, trochę sił i przeciwnik na pewno chciał wyrównać. No i no, tam potem już dużo takich, albo więcej, coraz więcej takich sytuacji, wrzutek i już tworzy na nas taką lekką presję. No i niestety tam padła ta pierwsza bramka, no i potem już myślę, że oni też tak bardzo chcieli no, wyrównać, no my myślę, że no, byliśmy jeszcze pod większą presją, bo było to już tylko jedną bramkę. No niestety znowu wraciliśmy na 2-2, no ale z takiego bierzemy i punkt, no i kiedy nawet jak prowadzimy tak to w końcu takim wynikiem, tak chcielibyśmy na pewno 3. Popisałeś się w tym meczu kilkoma bardzo dobrymi interwencjami, ratując zespół z dużych opresji. Tak, tak, udało mi się tam z tyłu bronić coś i chłopaki pomogli, wybraliśmy dużo sytuacji i dlatego trochę tak ciko z tej pierwszej bramki, albo ogólnie z tych obu bramek, bo jakbyśmy tracili z jakichś tych niektórych innych sytuacji, tak byłoby to inne, ale tak to jak traciliśmy z takich dwóch sytuacji, tak myślę, że tego żałujemy i jest tak bardzo szkoda. Szkoda dla nas. Teraz szybka regeneracja i już we wtorek gramy mecz z Piastem Gliwice. Tak, wtorek w derby, musimy się przygotować, bo jest to za kilka dni, no i jak mówiłem, że nabiegaliśmy dużo tego, więc jest bardzo potrzebna regeneracja i nabrać siły i przygotować się do tego meczu, bo są teraz wicelider tabeli, no i moje derby. Jeszcze nie grałem w Gliwicach, więc tylko u siebie grałem z nimi, więc wierzę, że pierwszy mecz w Gliwicach mi się uda i że tam zdobimy jakieś punkty. Jak grało się przy Roosevelta bez kibiców? Takie dziwne, muszę powiedzieć, że wolę grać z kibicami na pewno, bo dodawają nam taką siłę i wspierają nas. Tak to jest takie dziwne, takie brakuje temu taka energia.